Cześć, witam się z Wami 1 grudnia. Już zaczął się u nas kalendarz adwentowy. Ja w tym roku kalendarza adwentowego nie mam. Zawsze miałam kalendarz Beauty z Marka Spencera i moim zdaniem to jest najlepszy kalendarz, jaki miałam. Miałam go 3 lata pod rząd. Zazwyczaj dostawałam go na urodziny, na koniec listopada, ale musiałam czekać wtedy do 1 grudnia, żeby otwierać. W tym roku sobie podarowałam, dostałam też inny prezent, z którego jestem bardziej zadowolona i myślę, że było warto, więc w tym roku kalendarza adwentowego na moim kanale na pewno nie będzie. Czy będą vlogmasy? Nie będzie vlogmasów, nie będzie takich, wiecie, filmów codziennie, dlatego że ja nie mam czasu tego nagrywać i byłby to dla mnie jednak zbyt szybki rytm i przy prowadzeniu domu i zajmowaniem się dwójką małych dzieci myślę, że nie jest to możliwe, przynajmniej nie będę robiła tego kosztem rodziny, kosztem dzieci. Robię to dla zabawy i dla jakiejś takiej pamiątki, do czegoś, czego można później wrócić, obejrzeć jeszcze raz i powspominać, jak to było. Tak czy inaczej, o 11:30 dzisiaj mam spotkanie u Olivera w przedszkolu. Oliver od września będzie chodził już do zerówki, czyli będzie miał 4 lata i muszę jeszcze ustalić z nauczycielką z przedszkola różne aspekty jego rozwoju, które no, musi poprawić, z których jest na przykład bardzo dobry. Ogólnie dostanę taki feedback właśnie tego, jak sobie radzi i czy jest gotowy na to, żeby od września już zacząć tą zerówkę. Później Oliver kończy o 12, więc wyjdziemy razem, wrócimy do domu. Nie wiem, bardzo dzisiaj naciska Oliver, żeby zrobić dekoracje świąteczne, chociaż ja co roku chciałam robić po jego urodzinach, czyli po 9 grudnia, tak jakoś nie chciałam, żeby jego urodziny kojarzyły mu się ze świętami, ale skoro sam decyduje i sam chce, żeby te dekoracje świąteczne były przed, to tak też chyba zrobimy. O 1:30 później się umówiłam na spacer z Kylie z jej dziećmi. Później mam tutaj, wiecie, przed sobą stertę prania w ogóle, na które patrzę i muszę poskładać, bo już się upomina. No i cały kosz prania mam do zrobienia, więc to na pewno będę dzisiaj ogarniała. Niestety kłopot, wiecie co, jak się mieszka w mieszkaniu, nie ma się balkonu i nie ma się ogródka. Są problemy, żeby suszyć to pranie zimą. A do tego no, nie chcę otwierać okien, żeby wiecie, nikt się nie poprzeziębiał i tak dalej. Jest zimno i trzecie to to, że nie chcę odkręcać bardzo kaloryferów, dlatego żeby nie zaszkodziło to moim roślinom, a muszę przyznać, że właśnie tutaj w tych okolicach, gdzie mamy kaloryfery, mamy akurat okna i tam jest najlepsze światło. No i jeśli poodkręcam kaloryfery, to boję się, że one pousychają, a nie chce mi się ich zdejmować i przestawiać codziennie. Szykuję sobie też tutaj taką szafkę, jedno miejsce, gdzie mogę właśnie podeświetlać swoje rośliny. Ostatnio widzieliście na vlogu też, że miałam taką różową lampkę, ona jest LEDowa z żarówkami niebieskimi i czerwonymi, które mają wspomagać właśnie wzrost roślin. I mam tutaj lustro, które udało mi się znaleźć też na Facebook Marketplace i właśnie chcę tak zainstalować tą żarówkę, żeby może promienie od tej żarówki też odbijały się od lustra i żeby to doświetlenie było większe, bo nie sądzę, żebym dokupiła jeszcze jedną żarówkę. I co jeszcze, no to w ogóle stoją na takiej szafce, którą ja chciałam jeszcze przemalować. No i tak, ja już się będę zbierała powoli, odezwę się do Was później i dam Wam znać, co...
poszłyśmy teraz w sklepie zobaczyć jeszcze jakieś dekoracje. Dokupiliśmy jeszcze światełka na choinkę. Pokażę Wam przy okazji co i jak, a teraz idziemy do Aldiego też zobaczyć jakie są dekoracje i zrobić szybkie zakupy. Tata poszedł już do sklepu. Więc ja uciekam, jak mi się uda coś nagrać, to Wam pokażę.